paczki! Dużo paczek z Zaful. Specjalnie dla Was będę testować ponownie. Zrobimy takie brzydkie tło. W sumie tych paczek jest 14. Jeszcze chciałam powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które będę tutaj pokazywać, macie oczywiście podlinkowane w opisie. Dodatkowo na hasło widoczne na ekranie macie 18% zniżki na zakupy na Zaful. Pierwszą rzeczą, nie wiem, w sumie... spodnie! To miały być shorty w rozmiarze XS. To wygląda jak rozmiar... L! M! Dobra, M. To wygląda jak M w ogóle. Ile to przymierzyć? Powiem szczerze, że te shorty nie wyglądają tak źle, poza tym, że... Zobaczcie, ile mam tutaj miejsca. Tylko, że ja chyba do nich po prostu założę pasek. Tak to się przedstawia tutaj, w tym świetle. Wygląda to świetnie. Podoba mi się naprawdę, że są kieszenie. Z tyłu również macie kieszenie, więc to nie są żadne atrapy. Materiał jest bardzo dobry. Fajne, że nie są tutaj tak, wiecie, ściśle dopasowane. Tylko rzeczywiście one tutaj nam nieco odstają i dają nam większą swobodę ruchów. Nie są też za krótkie, że wystaje nam pół dupy, tylko takie idealne. Są wygodne. Tutaj nawet jak sobie tak usiądę, nogi gdzieś tam, w ogóle mam swobodę ruchu, bo wiecie, bo shorty często tak jak kupujecie, ale po prostu jak siadacie, to one się skracają i strasznie tak przylegają do ciała i nie, te nie są takie. Wzięłam tutaj jakąś drugą rzecz, pierwszą lepszą i tym razem, ojej, to jest podniecione, bym musiała to wyprasować, żeby wam pokazać, przecież nie ubiorę czegoś takiego. Ale jest to taka przepiękna hiszpanka. Tutaj ma gumeczkę, więc nie powinno zlecieć. Zobaczymy, w ogóle bardzo dobry materiał mają. Ta bluzka w ogóle, tak by the way, ta bluzka też jest Zaful z poprzedniego hola, także gdzieś tutaj tak dobrze będzie. Dobra, idę to wyprasować i wam pokażę. Jeśli chodzi o tą różową bluzeczkę, wygląda ona tak. Bardzo letni, fajny, delikatny materiał. Moje to są ciuchy na lato. Wygodny bardzo. Może tego tak zbytnio nie wyprasowałam, bo mi się nie chciało, bo to jednak tylko, żeby wam pokazać, ale i tak wszystko to... Później wrócę do prania. Podoba mi się, że ma tutaj ściągacze, przez co jakby ja lubię sobie na przykład robić tak bluzki i takie nosić. Nic tutaj nie spadnie. Długość jest... Możecie to sobie robić właśnie tak. Wiadomo, bo to hiszpanka, ja to akurat mam stanik, ale... No, wydaje mi się, że wygląda to spoko. Zaraz wam się jeszcze pokażę w lustrze. Mam jeszcze komplety, wiecie, takie podwójne i sukienki, ale na razie pokażę wam może wszystkie rzeczy, które są na górę i dopiero później przejdę do tych, które są kompletami i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Także mam białą bluzkę. Wygląda tak. Tu już myślałam, żeby sobie po prostu, wiecie, gdzieś te czarne spodnie właściwie do wszystkiego. Wkładacie w spodnie, zakładacie pasek, buty i wygląda to super. Także zamówiłam coś takiego. Bluzka taka, jak widać, lekko oversize'owa. Wygnieciona oczywiście. Znowu mi się podoba. Ja lubię takie bajery, wiecie, takie nadruki. W sensie nie takie nadruki, gdzie jest jakiś napis i wiecie, on ma być pseudomotywacyjny, ale... To jest taki cringe. Jedna bluzeczka jest taka różowa z takim słonikiem i ma takie wiązanie, więc to jest bluzka bardziej taka crop topowa. Ja tak... To jest S-ka, bo najprawdopodobniej nie było XS-ki. Aha, i to też pewnie jest S-ka. Jeszcze mam dwie bluzki. Teraz znowu będzie biała i na końcu czarna. Bluzeczka wygląda tak. Ma po prostu róże i napis No Way Rose. Znowu jest podnieciona, no bo wiadomo, wszystko było zapakowane, a no co, przymierzę i zobaczę. Wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Taka też delikatna, do wszystkiego w sumie będzie pasować, mi się wydaje. Następna bluzeczka i chyba już ostatnia, to będzie czarna. Wcale nie pamiętam co je... O! ten nadruk musicie całkiem dobrze kojarzyć, bo ja go gdzieś tam często widziałam w jakichś sklepach. No i co, i zamówiłam, tyle. Sprawdzamy. Oczywiście te bluzki to chyba wszystkie, to jest rozmiar S, ewentualnie ta chyba jest XS, ale nie jestem pewna, bo jest taka bardziej dopasowana. Taka zwykła, zwyczajna bluzka, w zasadzie to też możecie ją sobie, tak jak obwinęłam tą różową z tym słonikiem, właśnie tutaj obwinąć i wyglądać to będzie chyba jeszcze bardziej spektakularnie, aczkolwiek ja lubię, jak jest coś włożone w spodnie, bo tak się najlepiej czuję. I tak też to wygląda u mnie. Następna rzecz to jest rzecz kupiona na dziale męskim, ponieważ spodobała mi się na damskim. Niestety nie było mojego rozmiaru i kupiłam rzecz na męskim, po prostu w najmniejszym rozmiarze. I to jest bluza. Wszystko jest w ogóle takie jakimiś drukami, ale nie wiem, fajnie ona wygląda. Zaraz wam pokażę zresztą na mnie. I ma kaptur.
ma kaptur, ma na dole ściągacz, z tym, że ten ściągacz no, może być sobie trochę za szeroki, no bo jednak jest to bluza kupiona na dziale męskim. Nie jest też jakaś zbytnio gruba, taka bardziej do zarzucenia gdzieś na wieczór, na lato, bo no i tak to wygląda, przymieszam. Pokazałam się mamie w tych ciuchach i mówiła, że super w wszystkich wyglądam i że bardzo dobrze wygląda, ale ta bluza mi się strasznie podoba. Ja coś tak mówię, że mi się podoba, mega jest. Kolejną rzeczą jest komplecik. Tu jestem pewna, że to jest komplecik, ale zaraz sobie sprawdzimy. Nie. O, nie, to sukienka! Dobra, to przejdziemy do sukienek. Zapomniałam, że jeszcze jest sukienka, ale ona chyba będzie na mnie za duża, wiecie? A nie, dobra, to nie jest wcale sukienka, to są, to jest kombinezon, szukam tego słowa. Założę i zobaczymy, jak ten kombinezon będzie wyglądać, do tego jest jeszcze pasek i z tego, co widzę, to ma regulowane ramionczka, także bardzo fajnie. Jest to rozmiar S i ma na przodzie guziki. Zobaczymy. Tam, że dekolt będzie większy, ale nie jest, więc super. No, w sumie tutaj możecie sobie regulować, więc ustawiać jak sobie wolicie. Mamy paseczek, nie jest nic za krótkie. Wydaje mi się, że wygląda to dosyć ładnie i elegancko. To tyle. Kolejna rzecz to chyba sukienka. Mam, w takim razie mam dwie sukienki. Zobaczcie, jakie szerokie ramionczka, ale spokojnie to można wszystko wyregulować. Także git. Sukienka ma guziki, ale czy to jest atrapa, czy to rzeczywiście... A nie, to są takie guziki, ale to taka bardziej atrapa na ozdobę. Nie, że to się z przodu całe rozpina, całe szczęście, bo wyobraźcie sobie, że sukienka by się jakimś przypadkiem rozpięła gdzieś w niefajnym miejscu. Także tutaj takiego problemu nie będzie. Ma kieszenie! Jej, sukienka z kieszeniami. I zaraz przymierzymy, czy nie będzie za długa, czy coś, ale w razie czego to ja sobie przerobię, skrócę. I będę nosić i tak. Góra wygląda tak, nic tutaj nie odstaje i tak dalej. Tylko, że ja i tak będę musiała tę ramionczkę jeszcze wyżej dać, bo z tyłu... widać tego. Bo z tyłu, jak widać, jeszcze mi... O, tak powinno być trochę wyżej. No, nie jest taka urocza dziewczęca. Czuję się jak taka Barbie. I długość jest po prostu idealna. Ani za długa, ani za krótka. Jest taka przed kolano. Nie mam 1,60 m wzrostu. Także no, jeżeli będziecie jeszcze wyższe i kupicie sobie, wiecie, rozmiar też XS, no to w tym wypadku jeszcze będzie krótsza, ale wydaje mi się, że taka długość jest całkiem okej. Okay. I następny komplecik to jest już taki bardziej sportowy, zamówiłam sobie do domu. Jak jest czysta pandemia, to jeszcze siedzimy, więc jak będę siedzieć, nosić tak, żeby było mi wygodnie. I tutaj mam takie krótkie spodenki, zwykłe, zwyczajne i do tego bluzka. Aha, bluzka jest taka. Przenoście kokombę, może sobie bluzkę gdziekolwiek indziej uprawiać jakichś czarnych spodni i też będzie to wyglądać super. Nadruk róży, to jest rozmiar od razu S. Tu chyba prawie wszystko jest S-ką, sukienka była chyba XS, a tak to wszystko prawie jest S-ką. I tak ten komplecik wygląda. Spodenki też spoko leżą, są takie, no mówię, wygodne. Z bliska to wygląda tak. Aha, bo tutaj trzeba sobie zawiązać, mi się już nie chce tego wiązać. Następną rzeczą to jest też komplet i co? O, ten komplet zamówiłam ze względu na te cudowne spodenki. One mają już taki pasek. Tak te spodnie wyglądają. Gdzie tu jest przód, a gdzie jest... Dobra, to jest przód. To będą z wysokim stanem, no i wiadomo, pasek. Ale nie zamówiłam ich ze względu na bluzkę, bo ja nienawidzę nosić takich bluzek. Czuję się w nich po prostu jak w staniku i nie, czy na plaży, czy gdziekolwiek, po prostu nie podziękuję. Same spodenki to właśnie bardzo chciałam. Pokażę wam, niemniej jednak pokażę wam, jak te obie rzeczy na mnie leżą, chociaż no mówię, ja się źle czuję w takiej krótkiej bluzeczce. No co, no zobaczymy. Co tu się zadziało? Słuchajcie, ja nie wiem, one na mnie te spodnie źle leżą. Jakby, ja nie wiem, co jest z nimi nie tego. Co to jest? W sensie, dziwnie. Sama bluzka już odstaje. Nie, to nie jest mój styl ubioru. A spróbujmy bez paska. Wiem co zrobię. To trzeba będzie po prostu zwężyć. Teraz mi się oświeciło. Zmienił się dzień, zmienia się światło i mam mokre włosy, bo przed chwilą umyłam, ale chciałabym pokazać wam jeszcze trzy rzeczy. Tutaj mam sukienkę. Ona jest, zobaczcie, jak bardzo z przodu wycięta. Praktycznie...
Ktoś musi mieć przeogromny dekolt, na pewno nie taki jak ja mam. Co, z tyłu też ma wycięcie na plecach, co będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądać, ale niestety, no z przodu będę musiała to zszyć, jakoś zrobić. Bo widzę, że po prostu no, na mnie nie będzie to pasować. Sukienka jest w rozmiarze S. Muszę przymierzyć, żeby wam cokolwiek jeszcze o niej powiedzieć, bo na chwilę obecną nie wiem, jak to będzie wyglądać. Sukienka jest ładna, aczkolwiek chyba nie dla mnie. W ogóle tutaj tak się zapinam, żeby się nie obnażać, bo po prostu dotąd jest, jak widać, wycięte. Z tyłu jest taka dłuższa, ale ogólnie czuję się jak w teatrze. Nie wiem czemu, na górze mi się bardzo podoba. Jak przebieranki w teatrze. Mogę się poczuć trochę jak aktorka. Tutaj trochę będę dalej sobie przytykać, ale pokażę wam następną rzecz. Właściwie już z takich do ubierania jest to przedostatnia. Tutaj mam komplecik z bluzką. Ojej, znowu taką mega króciutką i eleganckimi spodniami. Bluzka, jak widać, jest mega krótka, ale ja założę i wam pokażę. I spodnie są długie, materiałowe, takie paski mogliście gdzieś często widzieć, spotykać na Pinterestie czy coś. Oczywiście, tak jak powiedziałam, pasek i jest to rozmiar S. Przymierzam i zobaczymy. Spodnie natomiast nie mają kieszeni. Nie, naprawdę nie mają, myślałam, że mają. One są chyba na mnie za duże. Nie, na pewno, one, bo to jest rozmiar S. Ja nie noszę w ogóle rozmiarów S, ja zawsze mam wszystko XS. No niestety, są za duże. Jest ładnie, jest elegancko, jest fajnie. Ostatnią rzeczą, której, tak jak mówiłam, na sobie nie będę pokazywać, bo już wystarczająco się tutaj obnażyłam przed wami. Na modelkę się totalnie chyba nie nadaje, na pewno się nie nadaje, teraz już to wiem. Tutaj już mamy po prostu jako ostatni strój. Ojej. Mamy ramionczka, mamy górę, która wygląda tak. Wiecie co, ja wam może tutaj gdzieś obok wstawię zdjęcie, jak to wyglądało na modelce. Tak mi się wydaje, że na modelce było pokazane, na pewno. Są w środku gąbeczki, także nie jest to, wiecie, taki sam materiał, tylko jest też gąbka, taka delikatna. Także tu mamy górę i jest też taki dół, także wszystko jest bajerka, cyk. Także jeżeli filmik wam się spodobał, standardowo możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniecie na dłużej i wpadniecie na moje social media. W ogóle też, jeżeli dotrwaliście do końca, to proszę dajcie znać, jak wam się ciuchy podobały, jak w nich w ogóle wyglądam. Nie zapominajcie o kodzie zniżkowym, który oczywiście macie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!